Cześć, jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek z Prison Architect na kanale. I jak widzicie, jest pora posiłku i zagrożenie ze strony więźniów nagle znika. HOHO! Ho. To mi się nawet podoba, niestety, wciąż, jeżeli chodzi o przepływy pieniężne więzienia, nie jest najlepiej. Trzeba będzie coś jakoś to poprawić. Na przykład, przyjąć nowych więźniów, na których aktualnie nie ma miejsca. Tak więc to nie wyjdzie, niestety. A, i to byłby koniec, żartuję. Teraz coś wykombinujemy. Oczywiście, wciąż, jak widzę, spieramy się z tym, że jest problem z moralami zespołu. Mam nadzieję, że to niedługo zacznie nieco wzrastać, ponieważ pracownicy są raczej zadowoleni z pracy. E, raczej zadowoleni, ponieważ całkowicie zadowoleni nie są. Jakie mają potrzeby? Odpoczynek. To nie jest na najlepszym poziomie, tak? Ha, reszta jest całkiem w porządku. O, to ciekawe. Tak więc właściwie jedynym problem jest tylko rekre rekreacja i odpoczynek. Jak jakby zwiększyć rekreację zespołu? Co my tu mamy? Okej. Okay, zdjęcie. Może być. Nie wiem po co mi ona. Mam nadzieję, że ona zaraz zniknie. Nie widzę nigdzie gdzie mógłbym je usunąć stąd. Zdjęcie, znikaj. Dobra, zaraz zniknie. Właśnie znikło. Zespół, brakuje tutaj odrobiny rekreacji, tak? A ile? Ile z tych osób potrzebuje tej rekreacji? 10 jest na takim poziomie. Właściwie odpoczynek jest na gorszym poziomie, ale nie bardzo wiem, którzy pracownicy potrzebują tego odpoczynku. Eee, czy to strażnicy? To strażnicy, którzy. Niektórzy ze strażników potrzebują odpoczynku i jego nie dostają. A strażników jest wolnych, więc powinno być w porządku. Dobra, zobaczymy jak to się potoczy. Zagrożenie znika. znika, Zmniejszyło się znacznie, więc może się, że teraz nieco spokojniej się zrobi. W ogóle znajdują rzeczy, które znajdować powinni. <laughs> A to ciekawe, pogoda. Jak wygląda ciepło? Więc nie jest ciepło, to jest całkiem przyjemne. To jest koloryfer. Więc teraz tutaj, tak, to jest ogółem miejsce, które chcę się zająć. I to jest po to, żeby przyjąć. Przyspieszam czas, żeby odrobinę saldo bankowe wzrosło. To jest w końcu istotna rzecz. Tak, tak. Wiem, że środki pieniężne nie są na najlepszym poziomie. Gdzie ja mam tutaj strefy? Czy to byłaby ta strefa największego zagrożenia, tak? Prawdopodobnie to byłaby strefa dla osób transferowych z więzienia. W ogóle przyjmijmy kogoś. Nie, najpierw zbudujmy cele. To byłoby dobre. Chciałbym, ja żeby te cele były nieco większe dla tych więźniów, którzy będą transferowani. Dzięki czemu. Dzięki czemu nie wiem, co miałoby się stać. Być może nieco lepiej to wszystko będzie wyglądać. Oby tak, dobra. Zajmijmy się tymi celami. Tak, potrzebuję ściany. Oczywiście biorę ścianę betonową. E, czy może tutaj ktoś przyjść? I ktoś może wyrzucić te tacki na jedzenie? Co one tam robią w ogóle? Przeszkadzają tylko. Ech. Dobra strażnik tutaj przyszedł Więc będę mógł zbudować Teraz ściany Wtedy Będą 3 na 3 Nie chcę mieć zbyt dużej Liczby więźniów Którzy będą transferowani Mam nadzieję że ktoś zaraz to zabierze Oby tak było i tutaj brakuje drzwi, więc zbudujmy drzwi. Ha, kilka rzeczy jest, których nie ma, a być powinny. Jakim cudem tu nie ma drzwi? Mi się wydawało, że raczej drzwi tutaj wstawiłem. No dobra, mniejsza ściany. Tutaj jeszcze jedna cela by się zmieściła. Ona będzie właściwie trochę większa. A to ciekawe. Dobra, wyjście. Ma tu jest światło Zdemontuj światło Niech zdemontują to światło, a my dalej zajmijmy się ścianami hmm, Niestety środki nie pozwalają. Dobra, z tego co wiem dało się wziąć pożyczkę. A, nie wiem czy to dobry pomysł. Ale na tyle, żeby wybudować ściany, i żeby wstawić tutaj więźniów, to może być nawet dobry pomysł. Tu jest wysoka, tu jest wysoka. Ok, zaraz tak. Tak, dobra. Gdzie to będzie? Co ja szukam? To jest dobre pytanie. To powinno być w finansach właściwie, a w finansach tego nie ma. I pytanie, co to będzie to? Właśnie, co będzie na to, jeżeli ja sprzedam udziały w więzieniu? Mógłbym to zrobić. Ja dostanę za to dodatkową gotówkę? Prawdopodobnie tak. Eee. Dobra, jakieś minusy sprzedania udziałów? Z, um. Dobra, czyli finalnie stąd przepływ będzie mi raczej uciekał, kiedy sprzedam udziały. Więc tego chyba robić nie powinienem, chociaż z drugiej strony gotówka jaką dostanę z tego będzie. Będzie będzie przydatna. A potem odkupimy i będzie dobrze. Dobra. I tutaj się pomyliłem. Dobra. Wybudować to jeszcze raz. No i teraz będzie się to zgadzać. Pytanie czemu to jest nie takie, jakie być powinno. Więc tutaj tej celi chyba nie będzie jednak. Tutaj będzie miejsce na inne rzeczy na prysznicę. To tak właściwie wystarczy, że zburzę to. I wstawię tutaj Łazienkę, gdzie ja mam prysznicę. Raz, dwa, trzy. Prysznice, prysznice, prysznice. Jak zwykle nie mogę znaleźć. Dobra, to będzie tutaj. Natryski są tu. Więc tutaj ustawimy je trzy. Więcej nie będzie po potrzeby, prawdopodobnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Hmm, nie się uspokaja, jak miło. Teraz tylko morale personelu niech wzrosną. Byłbym wdzięczny. Ale dziewięciu pracowników ma poważne skargi, co im się nie podoba. Odpoczynek im brakowało, odpoczynku. Hmm. I ciepła im brakuje cały czas. Jak zwykle, jakieś tunele. To będzie coś w końcu zaradzić na to. A usuwamy. I musimy przeszukać yy, przeszukanie w tuneli. Dobra, i dla. Tutaj dla części. Jakim cudem. Wow, ktoś nieźle. Nieźle to tutaj zrobił. Także tunel jest, a go nie mogą wykryć. O, no to ciekawe. Dobra, niech ktoś usunie ten tunel. No, był. Był. się był tunel, a go nie usuwali wcześniej. Dobra, to dziwne. Dobra, raz, dwa, trzy usunąć tamten tunel. To będzie problem, jeżeli nie zostanie usunięty. I teraz mogę zrobić resztę. Tak, to cele są większe dla więźniów transferowych, ponieważ jeżeli cele będą małe, będą się bardziej denerwować. Pilar prysznicowy. Ja wcześniej ściany dawałem, prawda. Hmm, ciekawe. Może będzie trzeba go użyć. Raczej dobrym pomysłem będzie go użyć, ale nie w tym momencie. E, dobra, podłączmy te natryski w tym miejscu. E, powinny tutaj pójść małe rury oczywiście. Oraz powinny pójść rury z ciepłą wodą. Ciekawe, czy ten boiler. Pytanie, czy tutaj ta woda do... będzie w stanie dotrzeć? Jest szansa, że nie. Zaraz się o tym przekonamy. A w międzyczasie zróbmy to: drzwi więzienne. Zróbmy jakieś takie kolorowe nieco: pomarańczowe, czerwone. Ze względu na to, że to są właściwie cele dla tych najgroźniejszych więźniów. I teraz, jeżeli chodzi o obiekty, potrzebuję łóżka. Jest łóżko. Kolejną rzeczą, jaką chcę, żeby tutaj była, właściwie nie wiem, co chcę, żeby tutaj było dokładnie. Hmm. Trzeba będzie coś o tym pomyśleć. Przemienujmy też. Nie w ten sposób. To idzie w ten sposób. To idzie tu. Jako najwyższy rygor bezpieczeństwa. Przy okazji niech będzie tutaj tylu strażników, ilu jest więźniów. To będzie istotne. I teraz fundamenty, nie fundamenty pomieszczenia. Tu powinna być łazienka. A tu powinny być cele. Cela, cela, cela i cela. Przy okazji dajmy w każdej celi jedno światło. Przylasia oraz tutaj na rogach światła niech będą. Zdemontujmy te drzwi i te drzwi, zamienimy je na takie czerwone, u czerwone drzwi. Tak. I to całe, te całe będą obok bezpieczeństwa, więc powinno być, powinno to być bezpieczne, raczej. A dokładniej nie powinny być problemu z. Ucieczkami w tym miejscu, ale tu się przekonamy, oczywiście. Tutaj, tutaj, czerwone drzwi. Świetnie. Teraz proszę o obiekty. I co mogę w tej celi tutaj dać? Oto jest pytanie. O, a to ciekawe jest coś takiego, wygodne łóżko. To mi się nawet podoba. Ale nie sądzę, że w tym momencie będzie dobrym pomysłem. Potem je zamienimy na wygodne łóżka. Będzie więzienie z wygodnymi łóżkami. <laughs> Dobra, co jeszcze? Dobra, damy umywalkę. O, właśnie w ten sposób. Oraz chciałbym. No to raczej nie to, ale regał na książki jak najbardziej, chyba mogę udać. Tak, tu są najgroźniejsi więźniowie, więc z nich mają dobrze. Hmm. E, ciekawa logika. Nie wiem, czy najlepsza, ale miejmy nadzieję, że będzie dobra. Dobra, podłączmy rury. Co ma być? Personel jest niezadowolony. Oczywiście, że niezadowolony. <grytanie> dobra, płacę Wzrastają. I oczywiście od razu obniżamy, ponieważ nie stać mi niestety na wzrost płac aż tak duży. A i morale. O, morale załogi nieco wzrosły. Jak miło. Będą wzrastać, jeżeli dam im płacę odpowiednią. Zostaną <laughs> odpowiednią płacę, ale nie w tym momencie. Więźniowie są zadowoleni. Pytanie, czy badania nad dietą więzienną wciąż się nie zmieniły? No dobra, zrobić co tutaj ma być zrobione. Raz, dwa, trzy, podłączyć wszystko. Powinno być podłączone. Prawie wszystko. Dobra, to idzie tutaj. I teraz powinno być podłączone wszystko. Czy ja tutaj potrzebuję ciepłej wody? Zdaje się, że nie. Tutaj potrzebowałem ciepłej wody. I tu jest ciepła woda, a tutaj nie potrzebujecie ciepłej wody. W porządku. To mi się nawet podoba. A tam coś znaleźli. Okej. Okay, więźniowie. Nie, więźniowie, tylko transport. Poproszę o transfer więźnia. O najgorszym. Tak, transfer więźnia. W transporcie. I zaraz, zaraz. Co tu będzie? Znowu bójka. Uspokoiliby się w końcu. Ok. Śmierci. Zaraz groźnie się zrobiło. Zrobiło się groźnie. Ale chyba wszystko się uspokoiło. Niestety z personelu dwójka strażników poszła do piachu. A i przy okazji, jeżeli chodzi o wycenę, a nie mogę kupić udziałów, w jakiś smutek. Musi być bez śmierci i bez ucieczek. No, niestety w tym momencie to niemożliwe. Mm, dobra, powinno być już w porządku. Zobaczmy, czy możemy jakichś informatorów zatrudnić. Potencjalny informator jest. Zobaczymy, kto tutaj będzie. W ogóle ten informator tutaj całkiem sobie radzi, jak widać. Nie mają wielkich podejrzeń. E, dobra, ja chcę zatrudnić tego informatora stąd. Może jakiś strażnik tutaj podejść i podpatrzeć go. Tutaj. Halo. Był i go nie ma. Ciekawe. Co tu się dzieje? Kolejni więźniowie robią rozrubę. Nie róbcie rozruby, o tylko psujecie mi więzienie, no. Pytanie, czy tu trafią więźniowie z transportu? Za ile będzie? E, transfer więźnia. być już. Czy to ten już zrobił problem? Naprawdę? Czy to ten, czy nie ten? okazji co tu robi brudna tacka kucharze noszą żarcie dla pracowników yy, dobra czy tutaj trafi jakiś więzień w końcu nie coś jest nie tak coś jest nie tak zdecydowanie Ale nie jestem pewien, co jest nie tak. Dobra, zobaczmy jeszcze raz rozmieszczenie. Zaraz, bo no to jest zaostrzony rygor, to jest tutaj. Tylko dla najwyższy rygor, no to właśnie tutaj powinien trafić ten więzień. Transportu. On nie przyjechał, czy jak? I znowu nadymili. Eee, dobra. Tutaj nadymione sprzątnijmy. Spokojnie, płace pójdą w górę, jeżeli dostanę więźnia, którego chcę. Płacę hmm. płace pójdą w górę, gdy dostanę więźnia, którego chcę. Oto ciekawe rzeczy. Dobra, podnieśmy zobaczymy, co będzie. z płac. Chyba Podnie, podnieśliśmy, ale tak. Dobra. Mimo wszystko, jesteśmy na minimalnym. Na minimalnych zarobkach będzie dobrze. Zobaczymy, co możemy zrobić. Co ja potrzebuję zrobić? Psy i uzbrojeni strażnicy. Wtedy dostanę dodatkowe śmierci. Oczywiście, personel jest niezadowolony. Podniosę im płace i widzicie, są niezadowoleni. Od razu obniżamy, niestety. Więzienie nie jest w stanie utrzymać wysokiej płacy dla więźniów. Trwają zamieszki. A miało być tak spokojnie. Wejdź tutaj. Aha, uspokojili, tak. Mam wystarczającą ilość strażników, żeby zamieszki uspokajać. To się nawet podoba. E, członek gangu. Tak. Nie wiem, czy to przypadkiem nie ten. Dobra, to nie był ten. Gdzie my mamy wywiad? Informatorów. O, potencjalny informator, kolejny. Dobra, zobaczmy, gdzie jest członek gangu, który ma być ten, tak. On ma być uwolniony niestety. Nie możemy go karać. Inaczej więzienie. Więzienie stanie się bardzo nieprzyjaznym miejscem dla wszystkich. A mamy sporo informatorów. Oczywiście rekrutujemy, kogo się da. Nie wiem czemu tutaj było dwóch więźniów. Coś mi mówi, że chyba tak być nie powinno. Oro. Oro jest dobrze. Jest dobrze prawie, że. Okej. Okay. Zdaje się, że będzie... No nie jest źle. Yy, Policjanci tłumienia zamieszać zaraz powinni oczywiście sobie stąd pójść, wyjść i nie robić problemów. Pada deszcz, woda się leje. <laughs> Wyzieniu dużo kontrabandy. Dobra, robimy przeszukanie wszystkie sektory, sporo tego jest. Ale może być, i faktycznie tej kontrabandy tutaj jest mnóstwo, nóż, ostrze, kije, pałki. Kurcze, co to ma być? Całkiem nieźle poszło z tym. okej okay. Szukanie raczej udane. Mm. No dobra. Brakuje strażników. Zatrudnijmy za... za tych, którzy umarli. Dobra, już są. <grybujesz> już są. Są moi więźniowie, nie ma moich więźniów, są niedostępni. A ten, który miał przyjechać, nie przyjechał, zdaje się, ponieważ moje wynagrodzenie nie wzrosło. No dobra, jeszcze raz, wywiad informatorzy, więcej informatorów. Mam nadzieję, że ci informatorzy przynajmniej nie będą robić problemów aż takich. No dobra, patrząc na czas, to właściwie na ten nie to będzie na tyle. Wiele się nie działo, poza zbudowaniem tych cel i jakimi zamieszkami, to wiele się nie działo. Mniej więcej zagrożenie już jest w stanie spaść do dość niskiego poziomu, co jest całkiem dużym plusem. Jest troszkę mniej śmierci, chociaż wciąż jest masa. Masa śmierci. No niestety. Potem to się mam nadzieję uspokoi. Ale na ten odcinek to będzie na tyle. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, oczywiście, do stawienia łap w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku z Prison Architect. Cześć!